Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko, w którym omówimy ostatnią część rządów Leszka Białego. Pomimo braku odzewu polskich książąt, aby wyruszyć na Prusów w 1217 roku, ich najazdy zostały ograniczone. Autorem sukcesu był dawny opiekun Konrada Mazowieckiego, wojewoda Krystyn, zwany także Tarczą Mazowsza. Ten zorganizował skuteczny system obrony pogranicza, wpadł jednak wkrótce w zasadzkę Prusów. Konrad Mazowiecki wykupił go z niewoli, ale ponieważ był z wojewodą skonfliktowany, nakazał go najpierw oślepić, a następnie zamordować. Śmierć Krystyna oznaczała załamanie się systemu obrony pogranicza. Poganie aż trzykrotnie najechali na Mazowsze w latach 1219-1220, gdzie dołączyli do nich także Jaćwingowie oraz skonfliktowany z Polską książę Wołyński Daniel, oraz w 1222, gdzie podeszli pod samą stolicę Mazowsza, a więc Płock. Wobec tych klęsk zdesperowany Konrad zdołał w końcu zorganizować przeciwko swym północnym sąsiadom krucjatę. Papież Honoriusz III ogłosił bowiem w 1221 roku, iż udział w wyprawie zwolni książąt z obowiązku wzięcia udziału w krucjatach do Ziemi Świętej. Konrada chętnie wspomogli więc brat Leszek Biały oraz książę śląski Henryk Brodaty. Zorganizowana w 1222 roku wyprawa nie przyniosła jednak rezultatów. Tego samego roku za namową Chrystiana z Oliwy Konrad nadał gród w Dobrzyniu organizowanemu przez biskupa pruskiego zakonowi rycerskiemu Rycerzy Chrystusowych. Ci rekrutowani byli głównie spośród niemieckich rycerzy i początkowo było ich zaledwie kilkunastu. Ponadto przekazał także biskupowi ziemię chełmińską, choć tą trzeba było najpierw na nowo opanować. Tymczasem na Śląsku Henryk Brodaty także nadał niewielką posiadłość innemu zakonowi rycerskiemu, krzyżakom. Ci otrzymali od niego wieś Łasucice i nie było w tym nic dziwnego, ponieważ zakony rycerskie posiadały niewielkie placówki rozrzucone po całej Europie. Zaś w Polsce wcześniej otrzymali je m.in. joannici czy też templariusze. Pokonany przez stryja Władysław Odonic udał się w 1217 roku na emigrację do Węgier, zabiegając tam o wsparcie swej sprawy. Młody Piast wziął być może udział w piątej wyprawie krzyżowej u boku Andrzeja II, jednak nie otrzymał od węgierskiego króla żadnej pomocy. Odonic zabiegał następnie o wsparcie w Czechach i w Niemczech, jednak ciepło przyjął go dopiero namiestnik Pomorza Gdańskiego Mściwój. Podczas pobytu w Gdańsku poślubił on jedną z jego córek, wchodząc tym samym w sojusz z namiestniczym rodem Sobiesławiców. Mściwój zmarł w 1220 roku, zaś Leszek Biały uznał formalnie jego syna Świętopełka II jako kolejnego namiestnika gdańskiego. Ten okazał się być władcą dużo bardziej ambitnym niż ojciec i postanowił udzielić swemu szwagrowi konkretnego wsparcia. W roku 1223, wykorzystując element zaskoczenia, Władysław Odonic zdobył z pomocą pomorskich posiłków przygraniczne ujście nad Notecią, zaś w dwa lata później sąsiednie Nakło. Odonic usadowił się więc w północno-wschodniej Wielkopolsce i rozpoczął walkę z Władysławem Laskonogim o całą dzielnicę. Poza udanym wsparciem Odonica na południu, Świętopełk II odniósł także spory sukces na zachodzie. W roku 1225 wykorzystał on konflikt pomiędzy królem Waldemarem II a niemieckimi feudałami. Wyparł on duńską załogę ze Słupska, opanowując okoliczne ziemie. W roku 1223 zorganizowano kolejną wyprawę do Prus. Siły mazowieckie, małopolskie i śląskie zostały tym razem wzmocnione przez namiestnika gdańskiego Świętopełka II. Działania wojenne nie trwały długo, udało się jednak raz jeszcze opanować ziemię chełmińską, która wedle wcześniejszych ustaleń trafiła do biskupa pruskiego Chrystiana.
Aby ziemię tę utrzymać i zapobiec pruskim najazdom w głąb kraju, piastowscy książęta zorganizowali tak zwane stróże rycerskie. Były to budowane na pograniczu garnizony, obsadzane rotacyjnie przez rycerzy z całego kraju, a nie tylko z Mazowsza. System ten nie zdał jednak egzaminu i już w rok później stróża rycerska została zniszczona przez Prusów. Nie wiemy, czy przyczyną klęski były nieadekwatne do potrzeb środki, czy też niekompetencja dowódców, jednak Leszek Biały obwinił za nią część małopolskiego rycerstwa z rodu Gryfitów, skazując niektórych z nich na banicję. Po upadku inicjatywy rycerskich stróż, Konrad Mazowiecki raz jeszcze został osamotniony wobec pruskiego problemu. Postanowił więc osiedlić na niebezpiecznym pograniczu zakon rycerski. Henryk Brodaty polecił księciu Mazowieckiemu krzyżaków, którzy dobrze sprawowali się na jego ziemiach. Niemieccy rycerze zasłynęli także obroną węgierskiego pogranicza przed pogańskimi połowcami, gdzie zostali osadzeni w 1211 roku. W 1225 roku popadli jednak w konflikt z węgierskim możnowładztwem, usiłowali się także uniezależnić i wobec tego zostali przez króla Andrzeja II wygnani. Była to więc świetna z perspektywy czasu okazja dla zdesperowanego Konrada Mazowieckiego. Rozpoczął on rozmowy z szukającymi nowego domu krzyżakami w 1226 roku. W roku 1223 Leszek Biały zorganizował wspólnie z Danielem wyprawę na Halicz, która jednak była nieudana. W roku 1225 Mścisław najechał w odpowiedzi na Małopolskę, wspierany przez chana połowców Kocjana. Atak został odparty, jednak zaangażowanie się Leszka w konflikt wykorzystał skonfliktowany z nim ród Gryfitów. Wściekli na księcia Zwierzchniego za obwinienie ich za klęskę stróż rycerskich małopolscy możni, zaoferowali krakowski tron Henrykowi Brodatemu. Książę Śląski postanowił przyjąć tą kuszącą ofertę, łamiąc tym samym trójprzymierze zawarte w Dankowie z Leszkiem Białym i Władysławem Laskonogim. Przy wsparciu Kazimierza Opolskiego jeszcze w 1225 roku zajął Kraków, jednak musiał wkrótce wracać na zachód. Konflikt pomiędzy księciem wielkopolskim a Władysławem Odonicem wykorzystał bowiem landgraf Turyngii Ludwik IV, który zajął Lubusz. Choć Henryk zwrócił ziemię lubuską Władysławowi Laskonogiemu na zjeździe w Sądowlu, to nie zamierzał takiego stanu rzeczy tolerować. Podczas gdy Henryk Brodaty opuścił Kraków, Leszek Biały uporał się z ruskopołowieckim najazdem i wspierany przez Konrada Mazowieckiego ruszył za księciem śląskim w pościg. Bracia dopadli go nad rzeką Dłubnią, nie doszło jednak do bitwy, lecz do porozumienia. Henryk Brodaty zrzekł się krakowskiego tronu, ponownie uznając zwierzchność Leszka i wkrótce potem rozpoczął długotrwałe walki z Niemcami o Lubusz. Tymczasem mający już dość ciągłych porażek Władysław Laskonogi, postanowił ostatecznie rozprawić się z bratankiem. Wysłał przeciwko niemu w 1227 roku potężną armię pod przywództwem wojewody Dobrogosta, która rozpoczęła wkrótce oblężenie ujścia. Niespodziewanie Odonic zdołał nie tylko je przerwać śmiałym wypadem, lecz także kompletnie rozbić wrogą armię. Następnie, wykorzystując zwycięstwo, odebrał on Laskonogiemu sporą część Wielkopolski, w tym ziemię kaliską i poznańską. Przerażony Władysław Laskonogi zwrócił się więc o pomoc do swych piastowskich sojuszników. W odpowiedzi Leszek Biały zorganizował tego samego roku zjazd w miejscowości Gąsawa na kujawsko-wielkopolskim pograniczu, aby wypracować rozwiązanie. Kolejnym tematem rozmów mogła być też kwestia ambitnego namiestnika pomorskiego Świętopełka II, który usiłował uniezależnić się od krakowskiego tronu. Na zjazd na pewno przybyli Leszek Biały, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki. Nie mamy jednak pewności, czy stawili się najbardziej zainteresowani, a więc Władysław Laskonogi czy Władysław Odonic. Na wiecujących książąt napadli niespodziewanie uzbrojeni pomorzanie.
których celem mieli być Henryk Brodaty i Leszek Biały. Tego pierwszego zaskoczyli w łóżku. Henryk został ranny, jednak uratował się dzięki poświęceniu towarzyszącego mu rycerza, niejakiego Peregryna z Wisemburga. Leszek zaś przebywał akurat w łaźni. Zdołał on jednak jakimś cudem na czas się wymknąć, dosiąść konia i rzucić do ucieczki. Napastnicy zdołali go jednak ostatecznie dopaść w okolicach pobliskiej wsi Marcinkowo i zamordować. Istnieje wiele kontrowersji i teorii co do tożsamości zleceniodawcy zbrodni gąsawskiej. Najczęściej wymieniany jest oczywiście Świętopełk, który to nasłał napastników i posiadał motyw, a więc zyskanie niezależności. Spora część historyków obwinia też Władysława Odonica, który był sojusznikiem i szwagrem Świętopełka. Mógł on też obawiać się niekorzystnego rozsądzenia jego sporu z Władysławem Laskonogim. Motyw posiadał jednak także sam Laskonogi, który w wyniku zawartego z Leszkiem Białym układu o przeżycie stał się po jego śmierci spadkobiercą tronu w Krakowie. Dziwi też fakt, iż zbrodnia nie zakończyła się nałożeniem na nikogo sankcji kościelnych. Tak czy inaczej, wydarzenie to wywołało olbrzymi wstrząs i miało wielkie znaczenie dla dalszej historii Polski. Władza księcia zwierzchniego ostatecznie zanikła i książęta dzielnicowi rządzili de facto osobnymi państewkami. Niezależność uzyskał także Świętopełk II, który ogłosił się tego samego roku księciem. Leszek pozostawił po sobie tylko jednego syna, małoletniego Bolesława, zwanego później Wstydliwym. Okej, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.